Cześć, tu znowu Gimper, gramy w Wolfenstein i żeśmy przed chwilą rozwalili wielką wieżę radiową czy radiostację. Teraz idziemy, jeszcze mamy dwie wieże do zniszczenia i będziemy się w to bawić. Tak, dokładnie. Co te głupie gwiazdeczki tak świrują? O, właśnie. To są materiały wywiadowcze. A tu jest złoto. Tam są goście, jakoś ich spróbujemy sobie sprytnie ominąć. Na przykład idąc tędy. Pyk. Chodząc tak po dachach, można bardzo ładnie ich właśnie unikać. I nie wdawać się z nimi w bezpośrednie starcia. Zapalancie, a tu jest materiały. Tu są materiały, tu jest złoto. Chyba trzeba podłożyć tu ładunki. Szybciej, szybciej, szybciej. Was pierdzielamy stąd. Ale granat, gościu. Naprawdę doceniam. O kurna, a co mnie zabiło? O, $500 za ukończenie celu dodatkowego. You shall not pass. Nie wiem, co ty tutaj się drzesz, gościu. Ale te okrzyki ci nie pomogą. I te twoje dziwne zmyłki też. Dostaliśmy $500 za wysadzenie tej wieży, więc fajna sprawa. Lecimy do następnej. Tam są, dobra, ja lecę tutaj. Ojej. Chciałem powiedzieć, że powinienem być względnie bezpieczny. Trzeba iść do centrum, nie do zachodniego centrum. Lecimy do następnej wieży. Ojej, tu jest gdzieś Super Soldier. Aha, muszę zejść do kanałów, okej. Gdzieś tam powstańcy się biją z nimi. Ale nas to nie... Ej, moment, co, gdzie to mnie prowadzi? Nie, zniszcz wieżę, dobrze. Bo wydawało mi się, że... To wygląda tak, jakbym szedł do kryjówki kręgu skrzyżowej. Czy mam nadzieję, że tak nie jest? Nie, raczej nie, dobrze. Dzień dobry. Tutaj jest kolejna wieża, tak? Zgadza się. O, ale plama. O, ale wielka plama w aulu. Co ty mi... Jak ona mnie... Co to za asasynki pierdzielone, Elite Guardy? Przecież miałem tarczę z aulu. Jak ona była w stanie do mnie podejść? Tyż... Kurde. Rany. Ale ją załatwię teraz. Teraz się nie da. O, co to? Ha! Yeah. E, zajebiste. To jest troszkę inna sytuacja tu jest. Są tu okultyści i w ogóle. Spierdzielił gość. Nie wkurzaj mnie. Zabierzcie te głupie stworki ode mnie. Ty co, gościu? Cwaniak. To jest złoto dla mnie. Co, materiały wywiadowcze. Podłożymy dynamit. Chyba tu się może schowam. Jep. I kolejne $500 dla mnie. Bardzo fajnie. Dobra, idziemy zawiadomić o swoim sukcesie. Czyli do kryjówki kręgu skrzyżowej. Kreisau Circle. Mamy dużo pieniędzy, więc byśmy mogli Leisen Fausta. Misja zakończona.
Zawiadam o swoim sukcesie. No jasne, jasne. Może jeszcze coś od nich dostaniemy. Oprócz tych 500 dolarów. No to razem 1000 żeśmy dostali. To bardzo, muszę przyznać, opłacało się. To tak jakbyśmy zdobyli 10 sztuk złota dla mnie. Ojej, ojej. Marne próby. No i dobra. Tu do góry i mamy Krysus. Herr Blaskowitz, it's good to see you. I believe Eric went to find you at the Golden Dawn safe house. He has some vital information for you. Oh. Oh my God, it's an attack! I need two man to wait you. You've got to get out here and stop the Nazis or they'll kill us all. Odszukaj Erika Engel, dobra. Co, szwaby? Na mój teren żeście wlezli. O, a ja nie mam wolnu, stop. Cel przerwany. Broń kryjówki. Tak, 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 ja potrzebuję wołu, jeżeli chcecie mnie. O, tutaj jest. Tak się mogę lać z nimi. Nie ma problemu. No co, szwaben machen, idziecie? O, fuck! O, fucking shit! Tam mnie gościu z zaskoczenia wziął. Mein God! Kurwa, mein God wam dam. O! O! Nie fajnie. To jest chyba odporne takie łaskotanie. Ojej. Potrzebuję jakiegoś coś w stylu MP43, o właśnie. Na przykład MP43 właśnie. No, pierdzisz teraz, gościu? Nie? No to twój błąd. Papa. No i tyle. Co to miał być za atak? Oj, co on? Co on jest? Ej, 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 no kurwa. Napierdzielałem do niego, on nie chciał zginąć. Ten szwab głupi, no patrzcie. Tak nie powinno być. Jak było. Wuwuzela. Nie wiem, co oni się tu też drą. Wuwuzela. Chodź tu, super soldierku. Takie coś go rozwali? Tak, takie coś też go rozwali. Ale takie coś już raczej nie. Bo trzeba mu wcelować w ten grzybek jednak. A nie, wybuch, tak? No to fajnie. Move these things up. Horizonstad. Gdzie się chowasz? No ten szwab tutaj, on... No patrz, on jest jakiś... beznadziejnie wytrzymały. O ten. Nie wiem czemu. Porozmawiaj z Hansem. Jasne. Ha, już nas mieli, to ja ich miałem. Dobra, idziemy teraz do Złotego Brzasku. Bo tam jest Erik Engel. Plema Wołu dla mnie jest. Plema Wołu dla mnie. To nie brzmi tak fajnie jak złoto dla mnie. Telefon mi dzwoni, ojej.
No i okej, tu mamy krzywkę Złotego Brzasku. Nie zwracajcie uwagi, bo tam telefon mi wariuje. Wyciszę go może po prostu. Poczekajcie chwileczkę, no. Powinienem go wyciszać przed nagrywaniem, ale... Głupi telefonie, irytujesz mnie. Ale nie chcę tego robić, bo wtedy czasomierz nie wydaje też dźwięków. No dobra. Przepraszam, o i co my tu mamy? BJ, we're hearing that Deathhead is demanding revenge for our attack and has moved to Zeppelin. Just recently we have detected a massive surge of Veil energy coming from the Zeppelin. We think they're preparing to fire some type of black sun powered weapon. So, we need you to get aboard the Zeppelin and stop Deathhead. We can sneak you onto the airfield, but you'll have to get the rest of the way yourself. There is something else. Dr. Aleksandrov has gone missing. He may be trying to disable the weapon himself. We've already lost one leader, so if you see him, save him. Jasne. Ruszamy na Zeppelina. Powodzenia. Z tym, że odwiedź czarny rynek. No właśnie, no właśnie. Zrobimy inaczej. Lotnisko. Czarny rynek dodatkowo zaznaczymy. O. Wiadomo, że trzeba odwiedzić czarny rynek. Bo to może być jedna z ostatnich. Czy będzie jeszcze jedna okazja, powiem wam. Przed zakończeniem gry będzie jeszcze jedna okazja na... ile mamy? 77% dopiero? Będzie jeszcze jedna okazja na... odwiedzenie czarnego rynku, nawet ze dwie. Ale... pójdziemy sobie teraz. Idę z wami, co? O, to jest czarny rynek. No dobra. Potrzebujesz zapasów, oczywiście. O, właśnie to chciałem. Ale mam tu poblokowane lotnisko, muszę przejść, żeby to odblokować jeszcze. A co ja tu ulepszyłem? Skraca czas. Zwiększa moc broni, pozwala na oddanie większej liczby strzałów. No dobrze. Może być. Tu nic nie chcę ulepszać, tylko amunicję uzupełnię. Kara nie będę ulepszać. MP40 nie będę ulepszać. Pancer Shreka nie będę ulepszać. Flamenwerfer nie będę ulepszać. Tego też nie. Pistolet Tesli sobie tylko amunicję uzupełnimy. To jest tak, Wołu już nie mogę. Tarczę mogę. O, dezintegruję przeciwnika, który dotknie tarczy. To fajne. Wzmocnienie mam, spowolnienie mam ulepszone. No dobra, możemy ruszać. Możemy ruszać na Zeppelina, by pokonać Deathheada. Tak, tak, teraz zajmiemy się trupią czaszką. Właśnie po niego idę. O, 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 szkieleciku głupi. Nie wkurzaj mnie. Ale muzyka, nie? Bardzo fajna nuta. Taka podniosła. Z tym, że ona już leci od dobrych 5-6 minut. Dobra, dojdziemy na lotnisko i sobie skończymy odcineczek. Elegancko. Tu do góry. Tu po schodkach. Znaczy po tych pseudo schodkach. Tam są szwabki, ale tych nie będziemy ruszać. American is here. A tu mogę wyjść. Guten Tag, BJ. A po co ty mi? Ja sam dam sobie radę. Co to za pomysł, żeby mnie przemycać? To zrobię rozpierdziel i tyle tego będzie. O, o. Miał dezintegrować każdego, tego okultysty nie tknęło. Kurde no. Czemu? Dlaczego?
Rzeczywiście Niemców odbijała ta tarcza, ale okultysty nie chciała. Czekaj. Gdzie uciekacie? Jednego rozerwałem. No, jak cokolwiek mnie jest w stanie ruszyć, kiedy mam tarczę? Zastanówcie się. Dobra, póki co to tutaj zrobimy przerwę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Wolfenstein.